No, sobota, wreszcie po 2 tygodniach zgoniłem gołąbki. Tak źle nie latałem, jak na 2 tygodnie nie ganiania. Jest mniej. Nagłudniaczka, bo teraz już wyjadają do zera. 2 razy dziennie karmione. No, sprzedałem w tygodniu 18 czy 19 sztuk. Także jest już zdecydowanie mniej. Ale jeszcze trochę jest. Tak patrzę, że jeszcze ze 20 można by było sprzedać. Padał śnieg przed chwilą. Może teraz takie hecie chmurki niebieskie robią, to mówię, zgonię sobie wreszcie, bo... Ale mówię, jak na 2 tygodnie, to nawet jeszcze, że latają trochę. Na głodnego, 2 tygodnie nieganiane. Coś tam pamiętają, jak się lata. No i nie doczekałem się na Tomka, perłowe żałobniki. Było ich 10, sprzedałem. Te burę, takie z kalinką, też przebrałem. Było ich chyba 9, takie najbardziej. No i to zostało ich ze 150 sztuk teraz. Tych żałobników. Nie wiem, dzisiaj ma cały dzień śnieg padać, takie chmury ciemne, może w każdej chwili przyjść, ale mówię, zgonię, no bo przecież w ogóle te gołębie się odzwyczają od latania. Także weekend się rozpoczął. Będzie się próbować i ganiać, aby tylko pogoda pozwoliła. Dobra, zrobię na razie cięcie i nakarmię ich. O, coś przyspieszają, zobaczcie. Będzie jastrząb jak nic chyba. A może? Pojedynczo latają, to te pojedynczo może jastrząb wybrać, jakim tam źle w kupie jest, to niech łapie. Jeszcze mówię, nie wszystkie są wydane, bo jeszcze są 2 takie przelociarze po jednym piórze białym mi zniknęły, nie mogłem ich znaleźć. A wczoraj widziałem, ale nie dał mi się złapać, bo było widno. No tak. Tak jak widać. Latają. Ale mówię, jeszcze raz się powtórzę, jak na 2 tygodnie nie ganiania, nie otwierania właściwie, to i tak nie jest źle moim zdaniem. Myślałem, że gorzej będzie, ale nie jest źle. O, jest jastrząb. I będzie... O, zobaczcie. I on jest tu. Tam sąsiad krzyczy. Jeszcze nie złapał. Niech ćwiczy. Chodziły tak na wolnych. O, tu jest pełno ich. Tam jest jeden, a jastrząb jest tu. Ale chyba se odpuścił. Ale od razu przybrały lepszy. Lepiej przybrały. Od razu obroty się zwiększyły, bo już tak przyszły, tak ślamazarnie nad ten dach. Ale... ich przetrenował. Skrzydła się zapaliły. Dobra, a gdzie jastrząb? Poszedł, odpuścił sobie. Dobrze, że jeszcze śnieg nie zaczął padać. Ale w każdej chwili może. Jak widzicie, ciemne chmury, w każdej chwili może przyjść śnieg. Powiem wam, że jak gołębie są w miarę wyganiane, zdrowe w formie, to i ten jastrząb musi się namęczyć, żeby coś wziąć.
Wiadomo, że gołębie kosmate to mają trudniej uciec przed jastrzębiem, ale tutaj mamy głównie bose. Bo się okazało, że trochę tych żabników koroniatych kosmatych mi poginęło. Jak sobie przyjrzałem, no to mi zginęły na pewno dwie koroniate kosmate, perłowe żabniczki, ale to już zginęły dużo wcześniej. Także trochę mi poginęło tych żabników, nie wiem gdzie. A z tych zwykłych to przecież to nawet nie ma opcji, żebym wiedział co i jak mi zginęło. Chodź, siadaj. No i to takie rozrobił rozwalił ich po całym niebie i wracają pojedynczo. Ta ryśka też jest taka burawa. Ale już tak mówię, nie przesadzam z tym wywalaniem, bo to jeszcze na wiosnę coś pewnie coś, tak, jeszcze ta ryśka mogłaby być odwydana, bo jest trochę taką kalinkę ma. Nie przesadzam, bo jeszcze na wiosnę coś pewnie pójdzie za parzeniem, tak mi się wydaje. A spadają prosto do budy, co niektóre. No dobra, niech spadają. O, piękna zima przyszła i już po... Zobaczcie. I już po gołębiarce i znowu gołębie będą siedziały w budzie i to... Mówię... Piękna zima, ale co z tego? Jak... To nie pogoda na gołąbki. Ale widok śliczny. Serio. No, dostały po południu jeść. Też się parzą. Może nie tak namiętnie jak u Krzyśka widziałem. Ale teraz ich trochę postraszyłem. Jest jeszcze cała buda tych żałobników. Mówię, przebrałem te ciemne, tam 9 chyba ciemniejszych, ale... Widzę, że tu jeszcze można by było coś przebrać. Ale ten... Jak to się nazywa? Ale to jeszcze mówię, no wiosna, zaczną się... Coś może jeszcze uciekać za parą. Coś poginie. Ta właśnie wskoczyła tutaj na dole pod ciemną. Piór nie ma, przedostatnich dopiero się pierzy. Późne młode to... Nie za dobre są. Chodził dzisiaj taki koczek ala kasztan. Ale byłem u ciotki, drzewo niosłem, nie zdążyłem dobiec, wygnać gołębi. Posprzątałem im ziemi, miałem sypać im tym tą białym mentalem, ale chyba nie będę sypał, bo on się pyli, później one się chcą kąpać, a w miarę szpachelką ostrą to taką dużą do gipsowania to schodzi. No już takie w miarę przebrane są te żałobniki. Już najgorsze wyrzucone. Perłowych myślałem, że jest 4 czy 5, a jak zacząłem wieczorem łapać, to się ich 10 tych perłowych żałobników zrobiło. Ale jak widzicie, jeszcze buda jest pełna żałobników. Jest komu dawać jeść. Tam taka jasna żałobniczka. Ona teraz stoi, czekajcie, spróbuję zbliżyć ją. O, ta była sprzedana. Ta, ale wróciła. Ona jest taka spora, ja tak raczej będę starał się takie małe
za obmiki trzymać. No ale jest to, że wróciła, to już niech będzie. Jeśli może ze średnim sparzy, to już dzieci będą mniejsze. No jeszcze tak z tych do par to trzeba by było wyszwanczkę przynieść i nie wiem, czy buciana będę przynosił, czy nie. Jasny samiec by się przydał do mojej wyszwanczki, ale nie wiem, czy się coś przyniesie. Nie chcę przynosić, bo to wiecie, można coś przynieść, a u mnie gołębie są nieszczepione, nieantybiotykowane i wiecie, i to przyniosę coś. Także czasami lepiej, jak się jasna sparzy żołobnikiem, ale nic się, żadnej zarazy do gołębnika nie wniesie, niż się tam połaszczyć na te cztery młode jasne, to bez sensu. Tu jest taka ryśka, ona ma taką sztywną nogę jedną, ona musiała kiedyś chorować na jakieś paramyksy, bo ma taką sztywną jedną nogę ma, ale żyje, już rok lata. Ale może być nosicielem, ale na razie nic tak nie widać i oby tak dalej. No muszą też naturalną odporność zdobywać, nie ma co. Zresztą, słuchajcie, to ze wszystkim u człowieka trzeba, kim się daje różne witaminy o różności, dba się o nich, to i one mają tą odporność naturalną większą, a jak się tylko je trochę zaniedba, to wystarczy mała pierdoła i zaraz zaczynają chorować. I to bez względu na to, czy były szczepione, czy nie. Dlatego cały czas trzeba o nie dbać. Czy się szczepi, czy się nie szczepi, to trzeba o nie dbać. To warzywa, to zioła. Ja oczywiście preferuję zioła, bo na warzywa to z warzyw to tylko no, czosnek i chrzan. A reszta zioła. Tak naprawdę to bocianka siedzi obok wyszwanca, kiedyś to może się sparzą. A nie, idzie ta młoda czerwona wyszwanczka do tego czarnego, tam w rogu. A jakby się z nią sparzył, to też by było dobrze. Już bym nic nie przynosił. A jest jeszcze jeden młody czerwony wyszwanc samiec, to by się go wydało. By dwie pary wyszwanców też wystarczyło, bo... Jest jeszcze, zobaczcie, całe prawie duki tutaj siedzą, tych żołobników. O, tam się para parzy. Widzicie? To jak mówię, jest, zobaczcie, tutaj większość na tej ścianie duków zajęta. Na tej ćwiartce pełno. Tutaj tak samo pełno. No jest jeszcze co, chyba można by było coś przebrać. Jeszcze trzeba będzie chyba... O, jest wyszwanczka młoda, samiczka moja wychowana. Wyszwanc tam grucha w rogu. Może poleci do niego. No leć, spasz się z nim, to będę miał jeden problem z głowy z wyszwancami. Dobra. Co to się mądrze i mądrze. Tak wygląda niebo. Korci spędzić, ale jak widzieliście przed chwilą, nagle przyszła śnieżyca i to taka dość gruba, także nie będę chyba szalał. Wprawdzie tutaj pana Romana pocztowe. Koczka ogryzł pan Mietek, bo ja nie zdążyłem dobiec, jak mówiłem. Może jeszcze będzie się zrywał, także niebo się lustruje. No i co?
Jest jeszcze, tak jak mówię, cała buda tych żołobników. Tu jeszcze jest taka bura, co tak niżej siedzi, też by chyba trzeba było przebrać. Jeszcze chyba trzeba będzie przebrać te żołobniki. Jeszcze z 10 wybrać. Zrobić miejsce na wiosnę, na młode pokolenie. No, już w parze. A niech to. Para to już niech zostanie. Tak, tu para, tu z przelotem. Jeszcze jest jeden czy dwa? Jeden chyba jest z przelotem jednym. No, dobra, nie przedłużam. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Może jutro jeszcze coś tam dogram. Zobaczę, jak pogoda będzie. Zdrówka dla wszystkich.